Nie wchodziłem na Pet Simulator od 2 tygodni. No tak mniej więcej. Dużo osób pisało do mnie, że naprawdę ten update jest dosyć dziwny. No i że generalnie jest coś takiego jak oddawanie huge petów za wejście do pewnego miejsca. Tak się składa, widzowie, że na zagranicznym YouTubie widziałem pewien sposób, jak nie tracić właśnie tych huge petów. No i dzisiaj sobie go będziemy testować, dlatego na samym starcie oczywiście zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał koniecznie z dzwonkiem, napiszcie swój nick z Robloxa, widzowie, bo nie dość, że dostaniecie ode mnie jakiegoś huge'a, nawet mogę wam dać, nie wiem, tego cupcake'a, widzowie, z podpisem Puzona. Napiszcie, widzowie, w komentarzu swój nick, zostawcie suba, zostawcie lajka. Ja rozdam widzowi w następnym odcinku na samym początku. No i przy okazji pamiętajcie o tym, że w Jumping Pet Simulator ostatnio wyszedł bardzo fajny update. Dodaliśmy fajne animacje, dodaliśmy nową miejscówę. I ustawcie sobie budziki na piątek 28 maja, bo na majówkę wlatuje totalnie powalony update. Piątek 28 kwietnia, czyli za niecałe 2 tygodnie, jak to oglądacie. Niech każdy weźmie, ustawi sobie budzik na 18:00. Będzie, widzowie, najmocniejszy update. Kończymy pierwszą krainę i dodajemy naprawdę rzeczy, które was interesują. Nie, żebym coś sugerował. Dobra, widzowie, to nie jest istotne. Istotne jest to, że mamy parę rzeczy do zrobienia. Tutaj, jak widzicie, jest taka miejscowa, co nie? No i dużo osób mówiło, że generalnie tutaj, jak sobie właśnie wejdziemy, co nie? No to tutaj, o, siemanko, jesteśmy. No i po prostu tutaj mamy, że tak powiem, miejscowe za diamenty. Więc sobie tutaj na przykład możecie, o, wejść, co nie? Ja w ogóle pierwszy raz tutaj jestem. Ja jedyne co to widziałem, jakiś filmik właśnie, gdzie ludzie sobie normalnie za darmocha wchodzili. O, będę na odcinku, będziesz, Ceburito. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Wy też, widzowie, możecie być, wysyłając bardzo fajne gifty, więc możecie wysyłać. Mój nick Yoshi Inba, więc proszę mi wysłać. Tymczasem my sobie wejdźmy. Dobra, widzowie, lecimy teraz tutaj. No jak widzicie, tutaj są te miejscowe z diamentami. W ogóle mega ciekawe, że wreszcie zrobili mapy do farmienia diamentów, co nie? Że jakby już ta gra... To są worki z tym. To ja nawet nie wiedziałem, że już ta gra, widzowie, jest w takim miejscu, że Preston nie ma co dodawać. I z jednej strony okej, okay, ale z drugiej strony, kurczę, no jeśli te diamenty, widzowie, tracą wartość, no to też ceny petów tracą wartość i dosłownie jakby wszystko, mam wrażenie, że traci wartość w tej grze powoli i to jest trochę przykre. To jest trochę przykre, widzowie, że po prostu to właśnie traci tą swoją wartość. Tutaj, jak widzicie, widzowie, mamy do kupienia za tutaj miliony już, więc jakby tutaj te wszystkie mapy mamy. Tutaj mamy skrzyneczkę na przykład do farmienia sobie. No dosyć spoko rzecz, ale to już pewnie wszyscy wiecie, że coś takiego jest. No i tutaj mamy, z tego co się orientuję, mamy ostatnią taką miejscówkę. Release a huge pet. I tutaj, widzowie, musimy oddać huge peta któregoś, które widzicie, jak tutaj sobie mamy. Generalnie jest pewien sposób, widzowie, który widziałem na zagranicznym YouTube, że da się tędy przejść właśnie nie wydając pieniędzy na huge'a. Więc krok pierwszy, widzowie, no to generalnie podejść sobie do tej ściany. Jak widzicie, tutaj możecie się zbagować. Tutaj jest miejsce takie, że jak podskoczycie i trzymacie W, idziecie do przodu, to was macie taką kolizję, co nie? Więc tutaj w ten róg. I teraz tak, musicie, widzowie, zbliżyć się tutaj, musicie zeskrolować maksymalnie i teraz musicie obracać się cały czas. Nie wiem, czy tego nie naprawili, zaraz będziemy testować, ale musicie cały czas i staracie się obracać. Nie wiem, czy kojarzycie, ale kiedyś nagrywałem odcinek taki, jak wejść na VIP-a za całkowicie za darmo i to było, nie wiem, z paręnaście miesięcy temu, jak nie drog. I generalnie właśnie ten sposób był całkowicie podobny i właśnie on również polegał na tym, że wystarczyło, że się wciśniemy właśnie, ustawimy tak i powinno być git. Ale wydaje mi się, że jest jeszcze jeden krok, który powinniśmy zrobić, widzowie. Mianowicie, musicie sobie wyjść z Pet Simulatora, no i tutaj pokombinować trochę w ustawieniach, bo tutaj, widzowie, pewne rzeczy trzeba, że tak powiem, zrobić troszeczkę inaczej. Aha! Czy ja za bugowanie dostałem bana? Nie, dobra, nie dostałem żadnego bana. Ale wy, widzowie, pamiętajcie, żeby wbić na Jumping Pet Simulator, żeby nie dostać bana. Nie wiem, po co to powiedziałem, ale no. Nieważne, widzowie, wchodzicie w kustomizację postaci. Tutaj mamy build, jak widzicie. Możemy się postacią po prostu bawić, możemy mieć, nie wiem, postać chudziutką, możemy mieć grubiutką, tak jak ja w prawdziwym życiu. Możemy mieć po prostu taką, możemy mieć taką. No i generalnie sytuacja wygląda tak, widzowie, że musicie sobie zrobić postać taką turbo wysoką. Tak, żeby po prostu, wiecie, ta wysokość była naprawdę solidna. Później wbijacie sobie z powrotem na serwer i zobaczymy, czy ten bug dalej działa. Jesteśmy bardzo wysocy, jak widzicie. Jezu, jak to w ogóle wygląda. No i tutaj, widzowie, się układacie. Jak widzicie, teraz jeszcze bardziej się gliczujemy. Teraz jeszcze bardziej się gliczujemy. No i w tym momencie, widzowie, wystarczy, że zrobicie sobie tak i tutaj ten tyłem, tak będziecie się wciskać. Musicie cały czas WSAD, to jest w ogóle na kompie, tylko będzie działać, widzowie, jak coś. Musicie się wciskać w ten róg i powinno was przeteleportować. No ale widzę, z tego co widzę, to chyba ten sposób już średnio działa. No więc słuchajcie, widzowie, no kurczę, wydaje mi się, że tutaj jednak będziecie musieli... Dobra, no nieważne. Wydaje mi się, widzowie, że ten sposób został naprawiony, dlatego jedyny legitny sposób, jaki wam pozostał, to wziąć udział oczywiście w konkursie, subskrybując kanał, lajkując
wpisząc swój nick. Tymczasem widzowie, damy tego Helleroka zwykłego, żeby tutaj wejść sobie właśnie na tą miejscówę. Więc jak widzicie widzowie, jesteśmy tutaj na tej ultra mocnej miejscówce do farmienia diamentów. W ogóle widzowie, dziwne rzeczy się dzieją z serwerami Robloxa, mam wrażenie ostatnio, bo dosłownie cały czas coś się ładuje, nawet zero buksy nie mogę nic kupić. Teraz nic nie mogę, o, widzicie? Tutaj wywala cały czas coś. Dobra widzowie, ogólnie to też jedna kwestia, co nie? Ogólnie widzowie, mam wrażenie, że trochę otwieranie tych jajek też straciło taki sens, bo wiecie, jakby co z tego, że nam dropnie nawet ten huge, jak on będzie, o właśnie, jak on już jest warty w ogóle 40 bilionów. Ten jest warty też maksymalnie 40, znaczy ten jest od 40 do 50, ten jest od 33 do 40. Nie wiem, w sensie, wydawanie robuxów w tym momencie tutaj na to wszystko, widzowie, traci powoli sens, bo te pety po prostu też tracą tak mocno na wartości właśnie przez te diamenty. I kurczę, powiem wam tak, no, moglibyśmy sobie otworzyć te jajeczka, co nie, i jakby, prawda jest taka, że i tak nam wypadną same ekskluzywy i tak na dobrą sprawę to nawet ich nie sprzedamy, więc jakby one sobie mogą być dla was, widzowie, dlatego piszcie, jeśli chcecie takiego ekskluzywa do indeksu czy coś. No, nie zmienia faktu, widzowie, że kurde, no to trochę jest to przykre, nie? Bo jakby wydawanie w tym momencie robuxów, no, zresztą patrzcie, co nam dropi, totalnie największa syfuwa. Więc widzowie, wydawanie robuxów w tym momencie trochę jest useless i jakby dostajecie coś takiego, co ma companion 1 i tak na dobrą sprawę, to tymi petami nawet nic nie jesteście w stanie zrobić. Jedynie, co jesteście w stanie z nimi zrobić, to włożyć je do tego huge trona, czy jak to się nazywa. Po prostu robicie sobie wtedy jajo, które i tak jest warte, bo że ten pterodaktyl, nie wiem ile on jest warty, z 20 bilionów może. Więc kurde, powiem wam szczerze widzowie, że wasting kasy tutaj wchodzi naprawdę dosyć mocne. Jakby wasting kasy jest naprawdę granie tych jaj, wydawanie ogólnie robuxów na peta. No mam wrażenie, że traci sens, ale widzowie, dużo lajków i nagramy opening. O, teraz dostaliśmy małpę kryształową, więc no, drugi najgorszy pet. Dlatego widzowie, no mi się wydaje, że akurat w kwestii wydawania robuxów, ogólnie starania się jakoś w pecie i tak dalej, trochę to jest bez sensu. Pet robi dużo wyświetleń, nie wiem czemu dalej robi dużo wyświetleń. Wydaje mi się, że to jest trochę bez sensu nagrywać odcinki z peta w tym momencie, w momencie kiedy gra straciła sens. Mam Titanica, więc w sumie to jestem szczęśliwy z tego, że mam tego Titanica. Mam huge w miarę spoko, w sensie przynajmniej dla mnie są one fajne. I tak kurde, nie wiem zbytnio co tutaj robić. Mógłbym siedzieć, farmić diamenty, no ale po co mi te diamenty? Po to, żeby sobie, nie wiem, po tygodniu farmienia kupić jednego huge peta? Robuxy wydaje po to, żeby nie wypadło mi nic ciekawego i żebym później w sumie z tymi petami nie zrobił nic, wyrzucił je do kosza, albo dosłownie dał widzom. No i to jest to, widzowie, dlatego kurczę, myślę, że też to jest mega średnie, że akurat też dużo ludzi właśnie klika w tego peta dalej i ma takie podejście, że super odcinki, zamiast obejrzeć coś nawet właśnie, co zrobiliśmy my, albo co zrobił Roxek, albo co tworzą inni polscy twórcy, żeby tak wspierać. Nie to, że mam ból pupci teraz, ale po prostu mi się wydaje, że większy sens ma granie w Jumping Pet Simulator w tym momencie, do którego link oczywiście macie w opisie, niż po prostu granie w tego peta, w którym ten endgame już jest od tak dawna zrobiony, tak że po prostu to traci sens. Jeśli chodzi o za samego Pet Simulatora, no to mam takie wrażenie trochę, że powoli mu się umiera, tak powoli mu się zdycha, bo dodają takie rzeczy, które są według mnie, widzowie, w mojej ocenie przynajmniej trochę bez sensu. Trochę bez sensu są te ruchy, że tutaj jakaś mapa na diamenty i tak dalej. Wiadomo, że fajnie jest, że sobie możemy farmić, ale pamiętajcie, to trochę tak jakbyśmy wydrukowali pieniądze, jakbyśmy drukowali złotówki cały czas. Znaczy, no wiadomo, 10 złotówki, 20 złotówki i tak dalej. Z jednej strony spoko, no bo jest więcej pieniędzy w obiegu, no ale z drugiej strony źle, no bo no i na przykład inflacja, co nie? No i po prostu tracicie pieniądze. Po prostu jakby ta wartość pieniądza spada. No i tak samo mam wrażenie, że jest tutaj, widzowie, że po prostu wartość tych diamentów, wartość petów przede wszystkim wszystkich pewnie poszła w górę i obstawiam, że no chyba, to no, chyba poszła. Bo widzę, widzowie, że to lekko idzie w górę cały czas. No i tak na dobrą sprawę te diamenty będą coraz to tańsze. I na przykład, jeśli chodzi o ten pakiet, który sobie tutaj, że tak powiem, możecie pakiety diamentów zakupić, no to już na przykład jest totalnie not worth. Tak totalnie szczerze, no bo tu macie tak 3.0, 3.0, 3.0, 50 za 4500 robuxów, to jest totalnie useless, widzowie, dlatego, no wydaje mi się, że totalnie bez sensu. Dlatego, widzowie, cóż wam mogę powiedzieć? Dziękuję wam serdecznie za uwagę, za obejrzenie, pamiętajcie, żeby wbijać na Jumping Pet Simulator. 28 kwietnia, największy update, zamykamy pierwszą krainę, będzie się działo, dodajemy mega funkcje, dlatego wbijajcie, widzowie, przy okazji będą darmowe rzeczy dla was. Dlatego serio, wejdźcie już sobie na tryb, odbierzcie sobie darmowe kody, które w tym momencie wyświetlają się wam na ekranie, no i do zobaczenia już 28.